With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone scales. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. Hola chico, bendoivan, bienvenida, mon bien. No to też właśnie, tak wygląda sytuacja, nie zamierzam was o tym kłamać. Dokładnie. Hej ludziska, rzecz jasna, z tej strony Jamsi to jest, czyli Grzechu 40. Mam zaszczyt zaprezentować kolejny odcinek serii Zagrajmy w Dark Souls Prepare to Die Edition. Myślę, że raczej rzuca się to w oczy i raczej ciężko pomylić ten tytuł z czymkolwiek innym. W ogóle wsłuchajmy się w udźwiękowienie okolicy. Prawda? Znakomite. Ja bardzo dbam o tym podobne zachowanie detali w grach komputerowych, w filmach zresztą też, powiedzmy sobie szczerze, bo teoretycznie może wam się wydawać, że to jest typowa bzdeta. Od i udźwiękowienie lokacji mogłoby go równie dobrze nie być, albo być znacznie bardziej okrojone, ale nie, nic bardziej mylnego, bo teoretycznie gdybyście doszli do takiego miejsca, takiej potężnej przełęczy górskiej, wiecie, ogromne przestrzenie, właśnie jakieś szczyty górskie, nasypy skalne i tak dalej, i nie było tutaj dźwięku takiego wzmożonego wiatru, takiej typowej wichury, być może nie do końca zdalibyście sobie sprawę świadomie z tego, czego tutaj brakuje. Być może nie do końca wiedzielibyście, o co chodzi, ale podświadomie wasz umysł momentalnie podpowiedziałby wam, że czegoś tutaj brakuje, że coś jest nie tak i czulibyście, że właśnie coś tutaj troszeczkę nie chrumczy. Nie wiedzielibyście co, ale byście to czuli. I faktycznie tak też właśnie jest. Czuć, że gra jest jedną spójną całością, dlatego że tworzy... To wszystko się tak naprawdę składa w tą jedną spójną całość. Udźwiękowienie dobrze współgra z otoczeniem, z tym co widzimy. Ścieżka audio ze ścieżką wideo. Zawsze bardzo mi się podobało, kiedy ta ścieżka audio była wypracowana w konkretnym tytule. W przypadku Dark Soulsa no raczej ciężko powiedzieć, że nie jest wypracowana. Delikatne utwory muzyczne. Muzyka w tej grze to jest też całkiem ciekawe. Zobaczcie, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, ale same utwory muzyczne w tym tytule bardzo rzadko się pojawiają. One są nieprawdopodobnie zdawkowe. Teraz rzecz jasna w tle nam leci główny ambient kaplicy Firelink Shrine, ale zazwyczaj podczas standardowego gameplayu w ogóle nie ma udźwiękowienia muzycznego. W ogóle nie ma jakiejkolwiek muzyki. Może teraz odwrócę sobie pustkę. Aha, nie mam człowieczeństwa. Chciałem to rozpalić na plus 15, dlatego że teraz już bezpośrednio udam się na kolejnego bossa, wiecie? Takie mam plany w każdym razie. Co by tu zużyć? No raczej to takie standardowe zużyję. 28. No dobra, troszeczkę tego zyskałem ostatnimi czasy, więc... Dwa sobie chrumkniemy. I teraz tak, stanę się człowiekiem. Primo, primo ballerino. I rozpalę pustkę, sekundo. Rozpalę ognisko, raczej. Odwrócę pustkę, rozpalę ognisko. Dokładnie tak to wszystko wygląda. Na plus 15, nie w kij dmuchał, to już jest konkretna ilość estusów. A przejeda się w walce z bossem, powiedzmy sobie szczerze, nigdy nie zaszkodzi mieć jeszcze więcej buteleczek. No i dobrze. Z tego co pamiętacie, ostatnio potykałem się z potężnym nieumarłym smokiem właśnie w Dolinie Samych Smoków i trzeba przyznać, że nawet nieźle mi to wyszło, nie padłem ani razu, a przeciwnik to jest dosyć sowitych rozmiarów i potrafi tak dopierdzielić łapczyskiem. Natomiast dzięki temu, że się go pozbyłem, to teraz spróbowałbym dostać się, chociaż kurde, z drugiej strony może nie. Wiecie, nad czym kombinowałem, żeby dostać się do Nowego Londo, ale z drugiej strony, od strony właśnie tej przełęczy smoków. Może byłaby to nieco krótsza droga, ale to nie jest najlepszy wybór. Chociaż nawet nie będzie krótsza, bo tutaj też w Nowym Londo odblokowałem skróty.
Nie będzie to przede wszystkim dobry wybór z tej perspektywy, że tam będę walczył z wivernami, a wiwerny to jest jednak wymagający przeciwnik. Mógłbym potracić estusy, a nie chcę ich tracić, bo mi będą bardzo potrzebne w walce z kolejnym bossem. Wiecie, o co chodzi. Tak więc trzeba się jednak skupić na tym, żeby mieć jak największe szanse, to tylko możliwe. Chciałbym tego bossa pokonać za pierwszym razem, przy pierwszym podejściu. Łatwe to nie będzie, to nie jest łatwy boss. Przynajmniej jako takiego go zapamiętałem. No. Natomiast teraz, no może niebawem wam poopowiadam troszeczkę o historii Nowego Londo, tak. O, zobaczcie, też się pozmieniało, prawda? Bo wcześniej jak przechodziłem przez tą kładkę, to poziom wody był taki, że sięgał zaraz moich stóp, a teraz spójrzcie. Spuściłem tą całą wodę i nagle miasto zostało odsłonięte. Nieprawdopodobna sprawa, bardzo fajnie się to prezentuje i nawet ta trupia poświata pochodni, no tytuł jest po prostu znakomicie wykonany, wielokrotnie wam to mówiłem. Teoretycznie ma swoje lata i wiadomo, no można by się było spodziewać, że się zestarzeje z perspektywy swojej oprawy. Moim zdaniem nie do końca, to znaczy gdzieniegdzie widać pewne niedociągnięcia, że niektóre lokacje nie są już tak szczegółowe, że niektóre lokacje świecą pustkami, że tekstura jest gdzieś rozmyta albo obiekt nie ma dostatecznej wielkiej ilości poligonów, czyli tych wirtualnych punktów zaczepu tekstur, ale to nie zmienia faktu, że dalej po dziś dzień Dark Souls wygląda przepięknie i potrafi zadziwić i zatworzyć z perspektywy swojej oprawy wizualnej. Być może po części jest to związane z tym, że gra jest po prostu dosyć ciemna i no, dosyć taki bardzo dobitny sposób ukrywa swoje niedociągnięcia graficzne. Może to rzeczywiście zachodzić, że ona właśnie jest ciemna i dlatego ładnie wygląda, ale nie zmienia to faktu, że ładnie wygląda, więc jak najbardziej jest piękna. Dark Souls 2 jest znacznie bardziej jasny, taki pogodny i może dlatego też wielu ludzi mówiło, że jest gorzej wyglądający od tej pierwotnej odsłony. Nie wiem, nie znam się, nie grałem, ale z pewnością zagram i nagram na ten kanał, więc wtedy zobaczymy jak to wygląda. Może się mylę. Jeżeli chodzi o Dark Souls 2, obecnie dysponuję takim wydaniem, dostałem je od was na Steamie. To jest taka kompleksowa edycja, która zawiera pełnoprawny tytuł wraz ze wszystkimi dodatkami do tej gry, wszystkimi jakie tylko powstały kiedykolwiek, a były dwa takie potężne dodatki zawierające, z tego co się orientuję, chyba nawet dwie nowe krainy. O, dwóch naraz to gorzej. Kurde, chciałem żebyś to z wyskoku zrobił, no nie do końca to wyszło, ale nie zerwałem, więc nie jest tak fatalnie. Tylko że dwóch nie chcę naraz, no panowie, zachowujcie się, ja muszę mieć estusy na bossa. Kurde, bela kaczka, no! Nie mnie zeżar. To ty wąpisz jesteś, czy jak? Mama wierzyć piesz, ogólnie? Mam nadzieję, że tak. No. I kontynuując. Z tego, co widzę, Flegma była jednorazowym przeciwnikiem, bo teraz już się nie pojawiła. Tutaj była Flegma. Tylko dokąd ja teraz i żeby do tego bossa dojść? Zabijcie mnie, nie powiem. Bladego pojęcia nie mam. Trzeba będzie to wykminić, no niestety. No, ale kontynuując. Ludziska. Teraz z wyskoku. No kurde, czemu ja nie potrafię z wyskoku atakować, no? A bo to tarcza jest ta mroczna taka ta. Taka taka tana. To tarcza jest. Aaa, no dobra. Rym cym cym, pararara, no i zerwałem. Niestety. Dobra, póki jeszcze to nie zlatują estusy, to jest dobrze, bo zaklęć tych medycznych i tak przy bosie nie skorzystam, one są zbyt wolne, ale jak zacznę używać estusy, zanim dojdę na bossa, to się zacznę martwić, bo to będzie znaczyło, że jest źle. Estusy to mi będą potrzebne potem. Chyba nawet dobrze idę, tak mi się coś wydaje. Chyba nawet tak. To niestety, no zanim tam dojdę, to jeszcze tych rycerzy będzie w trzy dupy i trochę, no. No i przy każdym troszeczkę hapsa mi odejmują. Kopnął mnie! Ty szmaciarzu jeden, ty! Gościu, daj się na wstrzymanie, co? Ci się tak troszeczkę chyba w dupie przewracało z tego dobrobytu. No, o czym to ja mówiłem? O czymś mówiłem, a już nie pamiętam o czym. A właśnie, wiem o czym mówiłem. O Dark Soulsie 2. Od jednego z was, z moich widzów, otrzymałem właśnie tą edycję Solar of the First Sin, chyba się to jakoś tak nazywało? Jakoś tak podobnie, coś w ten deseń. Chyba na zjawy już nie mam przekleństwa. Chyba mi minęła klątwa, więc trzeba uważać na nie. Co to jest za edycja? Oczywiście zawierająca wszystkie dodatki, plus jest to ten Dark Souls 2 podkoksany z perspektywy graficznej.
On już jest troszeczkę poprawiony graficznie, to nie jest taka edycja, jak ta gra wyglądała, kiedy wyszła, tylko już wygląda nieco lepiej. I to jest ogólnie fajne, to mi się podoba. Takie reedycje z perspektywy podkaksania graficznego, chociaż niestety bardzo często zdarza się tak, jak się zdarzyło, kiedy wyszedł remaster do Dark Soulsa 1. Wy tak właśnie mówiliście, że o, grzechu skrewiłeś, bo nagrywasz Dark Soulsa 1, a teraz wyszedł remaster, mógłbyś już nagrywać remaster. No tak, spoko ludziska, tylko... Czy wy w ogóle widzieliście, jak ten remaster wygląda? Czy zaprzątaliście sobie głowę takimi rzeczami, czy jakkolwiek oglądaliście ten remaster, czy nie bardzo? Jeżeli nie, to pragnę was poinformować, że to jest pis na wodę, fotomontaż, skok na kasę, bo ta gra praktycznie w ogóle się nie różni od standardowego Dark Soulsa, wygląda tak jak Dark Souls. Tylko ma w tytule remaster i trzeba zapłacić kolejną kasę za to i tyle w temacie. Oczywiście, no, kosmetyką się to jako tako różni, ale to naprawdę są tak drobne rzeczy, że nie warto na to kasę wydawać, to jest skok na kasę. Nie mam klątwy, nie mam klątwy, klątwy nie mam, nie mam, nie mam jej. To gorzej. Tak się właśnie dziwiłem, czemu temu damage'u nie zadaje, a tutaj klątwa. O to chodziło. Dobra. Chcę dojść na bossa, jak ja mam dojść na bossa, gdzie boss jest? Halo, halo, hej, hej. Bossa, bigosa, bigosa, bossa. Halo, halo, hej, hej. Jest, doszedłem, czyli już mniej więcej wiem, jak tam dojść. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. To idziemy. Jestem ciekaw, jak mi z tym bossem wyjdzie, bo on taki hopsiub łatwy nie jest, niestety. Ja go zapamiętałem jako takie wredne bydle. Dobra, leczonko i teraz tak. Jeżeli chodzi o tego bossa, jest taki kluczek do umowy, mianowicie kluczek prawny. Twórcy gry tak chamsko... To w ogóle zdejmi. Tylko mi masę zwiększa. Twórcy gry tak chamsko go sobie wymyślili, że aby móc jakkolwiek z nim walczyć, trzeba założyć odpowiedni pierścień. Ten pierścień, który zyskałem po pokonaniu wilka Sifa z dorzecza rzeki Darkroot. Nie wiem, czy pamiętacie. Sif to oczywiście był pupil samego Artoriasa, kroczącego w otchłani. Tylko jeszcze muszę właśnie ten pierścień znaleźć. Pierścień wilka to było to. Jest pierwszych wręczonych czterem rycerzom Gwyna. Pierścień wilka należał do Artoriasa kroczącego w otchłani. Rycerz ten był człowiekiem o niezłomnej woli i iście stalowych mięśniach, dzięki którym nie miał sobie równych w walce na wielkie miecze. Może to było to. Nie, to jest to. Ten pierścień, przymierze Artoriasa, ten pierścień jest symbolem paktu, jaki Artorias zawarł z mieszkańcami Otchłani. Ten, kto jest w jego posiadaniu, może bezpiecznie podróżować po Otchłani. Ludziska, i to jest skrajnie chamskie. Dlaczego? Dlatego, że nikt wam tego nie powie, że musicie założyć ten pierścień, żeby walczyć z owym bossem, do którego teraz zejdę. Dark Souls nie jest takie. Dark Souls tego nie mówi, jak należy grać w ten tytuł. Tak samo jak w momencie, kiedy wszedłem do tej lokacji, nikt mi tak naprawdę nie powiedział, że ja potrzebuję skorzystać z chwilowej klątwy, żeby móc walczyć ze zjawami. Ja sam się tego musiałem domyśleć. I tak samo jest z bossem. Jedyna poszlaka polegała na tym, że ten taki czerwony gościu, który znajduje się w tej lokacji, jest jedynym, który żyje w Nowym Londo, z którym gadałem, mówił mi, że cztery królowie Nowego Londo właśnie zostali pochłonięci przez otchłań i w ogóle tam pierdaczył i popierdywał o tej otchłani. To była jedyna poszlaka, która miała nam wskazać na ten fakt, że potrzebujemy założony pierścień otchłani Artoriasa. Gdybym nie miał tego pierścienia, o, to akurat wskazówki graczy, że potrzebny będzie ten pierścień, ale gdyby nie gracze, to gra absolutnie w żaden sposób tego nie podpowiada. Tak czy inaczej, ja będę musiał skoczyć w próżnię, po prostu w czerni otchłani. Gdybym nie założył tego pierścienia, to w tym momencie po prostu bym umarł w sekundę, tak? Więc trzeba by było kombinować, co zrobić, żeby nie umrzeć, prawda? Ja ostatecznie wiem, co trzeba zrobić, tylko że troszeczkę się właśnie... No widzicie, ja mam fatrolę teraz, no. Ściągnąłem pierścień Havela, mam ekstremalnie ciężką zbroję. W ogóle, czekajcie, bo ja będę walczył ze zjawami, to może coś takiego na upiory bardziej się przyda? Wiem, co sobie założę. Świetną zbroję, która jest jedną z najlepszych w całej grze. Nawet niektórzy z was pisali mi, że to jest najlepsza zbroja w całej grze. Nie wiem, czy tak jest, czy tak nie jest, ale... No, spróbujemy z tego skorzystać. Może będzie dobra. Zdecydowanie jest lżejsza od tej Smauga, więc może będzie ona w stanie popłacić czymś soczystym. Zobaczymy.
Na pewno będzie lżejsza i będę się mógł, prawda, jakoś tam kręcić i biegać, a w zbroi Smauga miałbym z tym problemy bez pierścienia Havela. Warto spróbować w każdym razie. Wow! W momencie, kiedy nosiłem zbroję Smauga, to teraz ta zbroja, która tak naprawdę ma normalne gabaryty, wydaje mi się taką wersją ultra slim po prostu. Tak jestem odchudzony jakiś. Ale to nie jest kwestia tego, że ta zbroja jest taka mizerna, tylko że zbroja Smauga jest taka oblana i tłusta po prostu. Dlaczego Smaug był taki tłusty i nosił taką zbroję, też wam w przyszłości opowiem. Zobaczcie, schody nikną w czerni, w otchłani. I właśnie w tej otchłani będziemy się pojedynkować. No dobra. Trudny boss przed nami, ludziska. Trudny boss. Otchłań, no rzecz jasna, tak, a nie inaczej. Radość. No właśnie, jak pokonałeś, to radość. Ja niestety jeszcze nie pokonałem, to tej radości u mnie nie ma. Jest! Mamy go! Mamy go! Mamy dziada! Ten boss to jest tak naprawdę czterech pomniejszych O, to mnie nie broni. Czyli to jest magia. Dobra, czyli mam złą tarczę. Może nawet złą zbroję. Na pewno złą tarczę mam. Zobaczcie. Są dwa paski zdrowia. Co? Okej, okay, nie bardzo wiem, jak tego uniknąć, ale już wiem, że tak robić nie mogę. No, dobrze wiedzieć. Problem tego bossa polega na tym, że to nie jest jeden. No kurde! Co ja tutaj miałem zrobić, przepraszam bardzo? No uciekałem od ciebie, stary, no to co jeszcze mogę zrobić? Jak ucieczka nie działa, przepraszam bardzo. Może za głupi jestem? Nie wiem, nie znam się. Frenzel, wkurzasz mnie, wiesz? No dopiero co zacząłem swoją przygodę z tobą, już mnie ty denerwujesz, nie, nie wiem. Aha, czyli sztylosz. Sztylosz też, no dobrze wiedzieć. I teraz jest ich dwóch. No niestety, będzie ich jeszcze więcej. Będzie ich jeszcze więcej, będzie ich czterech. Królów Nowego Lądu było czterech. Teoretycznie jednego pokonałem, więc jednego mniej. A jeszcze muszę pokonać resztę niestety. Obecnie mam znowu dwóch, więc to jeszcze się nie ma z czego cieszyć. O kurde, nie potrafię przewidzieć tego ataku, bo gdybym go mógł przewidzieć, może się go dało uniknąć, ale nie wiem, kiedy on nastąpi. Takie chwycenie i żarcie po łbie po prostu. No, chamskie to trochę. Nie wiem, co zrobić, jak zapobiegać. Zasadniczo ta tarcza jest chyba do dupy, muszę ją w ogóle wywalić z tego ekwipunku. Z pewnością nie nadaje się do tego bossa, bo nie chroni mnie przed magią, a oni atakują magią. Okej, okay, znowu ten atak. Może po prostu się nie da tego uniknąć, tak też może być, ale raczej wątpię w tej grze. Myślę, że będzie taka możliwość, jeżeli to tylko ogarnę. 11 stusów, mało. Mało, mało. A boss jeszcze jest przy żyćku. Dobra, drugiego mniej. To jeszcze dwóch. Bo królów było czterech, tak jak mówiłem. Królów Nowego Lądu. Nie zadaję mu damage'u, czemuż to czemuż, gro? Czemuż to czemuż, dobra, zadaję już. Damage zadają niewielki, gorzej jak mnie przytrzymają i zeżrą, to wtedy jest słabo, ale ogólnie ponie w czasie powiedziane. Trochę ponie w czasie. Klep go, pomordzie go, pomordzie wieśka. Rypej. Turururu. Jak słoń Dominik. Dobrze idzie, ludziska, mamy to chyba. Chyba to mamy, chyba nieźle idzie. Dwóch? Przecież... A to oni się respią w nieskończoność. Ja byłem święcie przekonany, że muszę pokonać... O, będzie chwytał. A, nie, będzie szczelał. Ja byłem święcie przekonany, że ich jest po prostu czterech. Jak pokonam wszystkich naraz, to w tym momencie na końcu będę walczył tylko z jednym. Ale nie, oni się po prostu respią. Dopóki nie sklepię całego hapsa tego paska na dole. No dobra, trudno. Ale nie było ciężko. Nie wiem. Może to kwestia tego, że taki jakby demon, widzicie? No, fajne. No i spoko. No i fajnie. Jakby to powiedzieli w reklamie McDonalda. Odłamek duszy władcy. Człowieczeństwo. No dobra. 60 tysięcy dusz. Nie pogardzę ogólnie i znajduję się obecnie w otchłani. W otchłani jest tylko otchłań i moje tłuste dupsko, bo jestem w otchłani, a otchłań jest wszędzie wokół mnie. O otchłani też wam poopowiadam w przyszłości, to jest bardzo ciekawe miejsce, natomiast ogólnie muszę przyznać, było całkiem łatwo. Było całkiem łatwo, nie będę przesadzał, nie będę popadał w buńczuczność, w samozachwyt, dlatego że może po prostu powinienem był się zmierzyć z tym bossem wcześniej.
może już mam na tyle potężną postać, że po prostu zbyt późno tutaj przyszedłem. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale ważne, że się udało. Zapamiętałem tego bossa jako ciężkiego ze względu na to, że też walczyło się z kilkoma przeciwnikami naraz i też dupili magią, ale ostatecznie, no chyba właśnie na wskutek tego, że miałem już tak rozwiniętą postać, okazało się, że tak ciężko ostatecznie nie było. Ogólnie powiem, jestem raczej zachwycony, raczej się cieszę. No fajnie, fajnie, jak jestem w stanie pokonać bossa bez płaczu, no to ogólnie jest to powód do dumy i radości. No a w przypadku Lorda Nito to już tak troszeczkę zębami zgrzytałem, więc fajnie, że ten boss tak łatwo wyszedł. Dobra. Ogólnie w otchłani nie ma nic poza otchłanią, więc muszę się stąd steleportować. Wow, mogę do śmalowanego świata Ariamis, ale jazda. Ale nie, na razie tego nie chcę robić. Ale w przyszłości jak najbardziej to skorzystam, bo to będzie można w ten sposób dostać się do farmy. Gdzie ja teraz bym chciał? No raczej do kaplicy Firelink Shrine, bo jeszcze bym chciał przemierzyć całą tą przełęcz smoków i pokonać wszystkie kreatury, które tam są i wyznajdźkować wszystkie te znajdźki, które się tam znajdują. Prawdopodobnie to już będę robił do końca tego materiału. Coś poklikałem tutaj, czekajcie. Co Jorzech poklikał? No coś tam poklikałem. O właśnie, dobra. To mogę sobie zrespić Estusy, w ogóle czemu nie? I zasadniczo to mogę nowy poziom zesmyrgnąć, no czemu też nie? Siła, bo siła ogólnie to jest fajna rzecz. A i przy okazji, poza siłą, widzę, że mam dalej dosyć sporo duszyczek, to może skorzystam. No chyba by wypadało. Ile tam potrzebuję? Pewnie coś w okolicach 44. Ile? No dokładnie, 44. Ma się to wyczucie. Ale czekaj, chłopie. Ja ostatnio się bawiłem Smaugiem, jeszcze się nim nie nacieszyłem, więc dalej odchodźmy w egzekutora Smauga. W tego przerażającego tytana, którego to faktycznie obywatele Lordranu i samego Anor Londo bardzo się obawiali. Była to postać bardzo mroczna i przerażająca. Nawet półbogowie się go obawiali. Dlaczego? Będę o tym jeszcze opowiadał. Coś tu chyba nie gra. Dobrze ten ekwipunek dobrałem? A, źle, no widzicie. Hełm Smauga, a zbroja z Kateriny. Coś tu popierdaczyłem. Coś mi tu właśnie nie grało. A cycuchów nie było, właśnie, dlatego mi nie grało. A cycuszki są fajne! No dobra. A właśnie, miałem... Zapomniałem. Miałem sobie dziabnąć duszę. Ja muszę dziabnąć duszę, bo inaczej się uduszę. Januszę. Będzie? Jeszcze nie będzie. No taka dusza dumnego rycerza troszeczkę mało daje, tylko 2000. No ale dobra. Jak się ich ma 10, no to już jest 20 tysięcy, nie? Więc zaczyna być sporo. Nowy poziom i teraz wytrzymało sobie pierdyknę to i owo, proszę bardzo. Fonfonfon. Fiu, 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 fiu. Tiri, piri. Dobra. 800 duszyczek mam. No to nawet muszę przyznać, że jakbym teraz padł, nic złego się nie stanie. 800 dusz to mi w ogóle nie szkoda. Pokonamy jeszcze te wiwerny, które tam są w Dolinie Smoków i będzie w pytkę. No, mówiłem wam ostatnio, zdaje się, o tym Lordzie Nito. Zasadniczo już skończyłem wątek. Lord Nito jako, że ogólnie nie chciał być na widoku, nie potrzebował żadnych wyznawców, nie potrzebował niczego, tylko interesowała go jedynie śmierć, jako że był bogiem śmierci. No to w momencie, kiedy te potężne katakumby i te strasznie głębokie komnaty, te wszystkie jaskinie zostały skończone, wtłoczył swoje tłuste cielsko w te właśnie potężne katakumby, zszedł do nich niczym potężna, monstrualna, obleśna tarantula, i tam się zagnieździł. I słuch o Lordzie Nito zaginął. Na przestrzeni kolejnych setek, wręcz tysięcy lat, ludzie zapomnieli o tym, że w ogóle coś takiego istniało. Teoretycznie zdawali sobie sprawę z tego, no bo znali te legendy o obaleniu smoków, więc wiedzieli, że był jeszcze ten słynny Lord Nito. Ale to już się przerodziło w taką typową legendę. Niektórzy przestawali w ogóle w to wierzyć, że taka persona istniała, a sam Lord Nito, tak jak mówiłem, nie czerpał swojej mocy ani z pierwotnego płomienia, ani z wiary ludzi, więc jemu to zwisało, czy ludzie w niego wierzą, czy też nie. Czemu tam jest znajdźka? Przecież ja już to chyba podnosiłem kiedyś. To co, teraz nagle się okazuje, że jednak nie podniosłem? Nie kminie.
Na pewno to podnosiłem. Wow! Ekwipunek wiedźmy? Co to? Co to jest w ogóle? No wygląda epicko, zdecydowanie to całe założę. Wy też piszecie w komentarzach, że bardzo wam się podoba to, jak przymierzam takie poszczególne sloty, takie poszczególne ekwipunki. Kreacje. Wiedźmy. Rukawice wiedźmy. A to gdzie? Czarnej skóry, czarodzieja. Wiedźmy jest. Jeszcze ten taki katalizator wiedźmy. No, wygląda to z pewnością ciekawie, chociaż zdecydowanie nie jest to przeznaczone dla mojej postaci. Gdzieś to musi być. Nie mogło wyparować. Tylko, że ja chyba jestem ślepy. God damn it! A jest, dobra, tutaj, no dobra. Czyli tak to wygląda, zobaczmy. No i to wygląda jak wiedźma. To też jest takie unikalne w tej grze, no niespecjalnie widziałem w życiu takich tytułów, które miałyby tak unikalne i odmienne od siebie ekwipunki, które tak bardzo się różnią. No zobaczcie jak to wygląda. To wygląda jak prawdziwy czarodziej, no oczywiście bez tej tarczy, ale sam ekwipunek, no wygląda jak prawdziwa wiedźma, jak taki czarodziej Gandalf z Władcy Pierścieni, no super sprawa. I mogę czarować? No nie mogę, no bo nie mam magii, ale ogólnie bym mógł, gdybym mógł, że tak powiem. Dobrze. Dobrze, dobrze, raczej nieźle. Czyli co? Zasadniczo chyba całe nowe Londo już zeksplorowałem. Nawet dosyć szybko wyszło. Nie wiem, dwa materiały mi to zajęło, więc niespecjalnie długo. Ale lokacja była fajna. O ile te mroczne katakumby, tych olbrzymów, no to tak... No dobra, no powiedzmy były ciekawe, odkrywcze, chociaż były wredne, więc nie do końca trafiały w moje gusta. O tyle, Nowe Londo, naprawdę świetna lokacja, bardzo też taka makabryczna, jeszcze te zalane podnóża miasta, gdzie na ulicach znajdowały się setki, wręcz tysiące tych już nadgniłych trupów. Ach, piękna sprawa. Myślę, że mnie rozumiecie, myślę, że wielu z was też kocha nadgniłe trupy, no. Zdecydowanie, nekrofilia, takie sprawy. No dobra. Tak czy inaczej, chciałem wam zacząć mówić właśnie o tych głównych czterech rycerzach tej przybocznej świty Lorda Gwyna, która była wytypowana do obrony interesu samego Lorda Gwyna, do obrony Anor Londo i całego Lordran, a i przy okazji przede wszystkim do obrony naczynia władczy, czyli Lord Vesela, tego potężnego artefaktu. To była ta nadworna świta Lorda Gwyna, najpotężniejsi wojownicy w historii ludzkości, tak samo jak Havel Skała, tyle tylko, że Havel Skała no, był jeszcze potężniejszy i on był przywódcą właśnie tej Drogi Bieli, był głównym kapłanem, nawet wręcz takim arcybiskupem. Natomiast w przypadku tej świty Lorda Gwyna, oni po prostu no, nie bratali się z tą Drogą Bieli, nie wchodzili w koneksję z owym tworem, oni bardziej... Strasznie tutaj stromo, będzie łatwo zlecieć, muszę uważać. Oni bardziej... Właśnie sobie uświadomiłem, że ja nie mam ekwipunku do walki z takim właśnie... Z takim właśnie... Goddammit, jak to się nazywało? Piorunem? Czymś takim? O ty! Ja myślałem, że ty padłeś! Felek! Do walki z piorunami to może będzie lepsze co innego. Zobaczmy. Gdzie to jest? Pioruny, błyskawice są. No zero, no to boska tarcza na błyskawice, rzeczywiście. Czy którakolwiek tarcza jest dobra na błyskawice? Czy żadna? Naprawdę? Serio? What? Żadna? Żadna tarcza przed tym nie broni, no to bosko. Trochę słabo. No dobrze, jak żadna to żadna, to będę miał ten pawęż. A jeżeli chodzi o zbroję? Obrona przed błyskawicami 21, nawet dosyć sporo. Chyba to będzie najlepsza zbroja w tym zakresie. Nie widzę, żeby cokolwiek było lepsze, więc... Nie, nie ma. Nope. Więc, no muszę się potykać właśnie w stroju egzekutora Smauga. I na poprzednich materiałach zacząłem wam mówić o tym, że...
No, egzekutor Smaug, pomimo tego, że był bardzo zasłużonym wojownikiem, jednym z najpotężniejszych takich ludzkich, półboskich wojowników, tak jak Havel Skała i inni tym podobni, i też zasłużył się, no, przepotężnie w walce ze smokami, pomógł bogom niezrównanie w tej walce, to mimo wszystko egzekutor Smaug... Wow, panie! Panie Wyvern! Dor, frajer. Frajer. Okazuje się, zagwozdka, że wywerny nie latają. No, któż by się spodziewał. No dobra. Jak nie, to nie. Tutaj znajduje się, co ciekawe, skrót do dorzecza rzeki Darkroot. Nie wiem, czy pamiętacie. I tam jest nawet ognisko. Ale to może... Może potem tam dojdę. Na razie idźmy tędy. Natomiast ludziska, kto był członkiem tej elitarnej straży przybocznej Lorda Gwyna? Po pierwsze, była to Kiaran Skrytobójczyni, swego rodzaju asasynka, o której raczej zbyt dużo lore owej gry nie mówi, przynajmniej ja no niespecjalnie o tym czytałem wiele i niespecjalnie o tym wiele słyszałem. Może ktokolwiek z was słyszał więcej, to może opowiedzieć w komentarzu, chętnie poczytam. Natomiast to była jedna z tych postaci. Kolejną postacią był, co ciekawe, Gog Sokole Oko. No kurde, Fele, kono tu. Ty frajer pompka jesteś, rozumisz? Ja ci to zaraz przedstawię na przykład. No szlak! Jak ja mam Felek z tobą... Aha, no dobra. No spoko, tak ja mogę walczyć, no. Kiepsko się walczy z przeciwnikiem, który w kółko Macieju tylko lata. No wiecie, no, no raczej słabo. Bo jak on lata, a ja nie, no to pojawiają się pewne problemy. Rozbójniczka. Dziwne. Liczę na to, że gościu se stąd sfruniesz i zaraz... Zaraz spadniesz. Mam nadzieję. Ej, 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 spokój, spokój mówię. Ty! Spokój powiedziałem! Halo! Pij Estusa! Estusa pij! Pij Estusa! No kurde! Halo! Halo! What?! Matka, ratuj mnie! O, widzicie, życie na krawędzi załatwiły mnie w grze. Tak mnie przegwałciły, że mało mnie nie załatwiły też w życiu realnym. Natomiast, no przyznam się, jakaś totalnie porypana sprawa, horror, jakiś mordor niesłychany. Ludziska, nie wiem, czy to widzieliście. Dostałem się w taki ogień walki trzech wyvern. Dwie do mnie strzelały, jeszcze jedna mnie dziobała, że ja nie byłem w stanie nic zrobić. Nie byłem w stanie wejść w jakąkolwiek interakcję ze światem zewnętrznym. Nie byłem w stanie nawet... Do tego stopnia, że nawet nie byłem w stanie się wyleczyć. Nie byłem w stanie wypić Estusa. Bo tak mnie dziabały, że dziabały mnie po prostu bez przerwy, no. Non stop. Więc ogólnie spoko, fajnie, że mogłem cokolwiek zrobić gro. No dobra, trudno. To były tylko wiwerny, to się nie ma co tutaj konfundować. W końcu z potężniejszymi przeciwnikami już sobie radę dawałem. No ale mimo wszystko trzeba uważać. Ta zbroja to... Znaczy zbroja ok, ale ta tarcza to tam chromole. Ona i tak jest bezużyteczna w walce z czymś takim. Więc nie będę z tego korzystał. A zawsze jak trzymam broń oburącz, to zadaje większy damage. Wiecie, o co chodzi. No. Więc pierwszym tym członkiem elitarnej właśnie straży była Kiaran Skrytobójczyni Asasynka. Drugim był Gog Sokole Oko, który był tak naprawdę mistrzem łuczarstwa, łucznictwa. No i na dobrą sprawę był również, to ciekawe, olbrzymem. Samego Goga Sokole Oko w przyszłości spotkamy i w momencie, kiedy go spotkam, to postaram wam się nadmienić, że to jest właśnie on. Ten przyboczny z elitarnej straży tych czterech wojowników Lorda Gwyna. To była ta druga sprawa. Trzecim z nich był, rzecz jasna, Ornstein, pogromca smoków. Ornsteina kojarzymy, no w momencie, kiedy walczyliśmy z końcowym bossem z Anor Londo, walczyliśmy ze słynną dwójcą, to był Ornstein i Smaug. Ornstein to był ten szybki, zwinny, z taką włócznią, która ciepała piorunami. No też niespecjalnie przyjemny wróg, ale to był właśnie on.
bezpośrednio przyboczny tej straży. Ostatnim przybocznym był słynny Artorias. Artorias kroczący w otchłani, o którym będę bardzo inwazyjnie wam niebawem opowiadał. Bardzo fascynująca postać, jak dla mnie, no moim zdaniem, najtrudniejszy boss w całym Dark Souls. A jestem to w stanie racjonalnie uargumentować, dlaczego. Powiem wam o tym w przyszłości. Zresztą zobaczycie, jak go spotkam. No powiem ci, widać różnicę. Teraz go dziabię za 380, wcześniej dziabałem chyba za 330. Więc powiedziałbym, że różnica jest. Mam nadzieję, że uda mi się duszę odzyskać, chociaż potwornie dużo ich tam nie było. No, nagrywam już 34 minuty, wypadałoby kończyć, ale chciałem te wiwerny na koniec materiału pokonać. No, tak czy inaczej, wśród tych przybocznych głównych nie pojawił się sam egzekutor Smaug. Dlaczego? Przecież znajdował się w Anor Londo, przecież był głównym, tym naczelnym straży Lorda Gwyna, jednym z głównych wojowników. Przecież też Lorda Gwyna bronił, więc czemu on nie był właśnie zrekrutowany na poczet tej najlepszej elitarnej straży? Czemu nie dostał tych przywilejów owej straży? Zresztą, no na wskutek nieotrzymania owych przywilejów również wykrywał się potężny konflikt pomiędzy samym Orsteinem i Smaugiem. Z gry może no, za bardzo tego nie widać, może to nie wynika, ale zaręczam wam, że w lore świata gry Smaug Orsteina nienawidził. Właśnie za to, że Orstein był takim przywódcą niejako tej straży, był członkiem tej straży, no i miał te przywileje, a sam Smaug ich nie posiadał. Gościu, daj se na wstrzymanie, co z tym lataniem? Masz skrzydła, rozumiem, jesteś wielki, ja nie mam skrzydeł, jestem gorszy, no ale bez przesady. Dobra. Drugiego mniej. Teraz, no niestety takie pechowe miejsce, że są trzy wywerny naraz. Czy to się da jakkolwiek rozdzielić? Nie wiem. Spróbujemy. Dobra, chyba się da. Chyba się da się. Dlaczego Smaug nie był członkiem straży? Ze względu na swoje okrucieństwo. Ze względu na to, jak się zachowywał, jakie miał metody działania i co robił. Smaug był przerażająco tyranistycznym człowiekiem, przerażająco krwawym. Był niespotykanie wręcz pozbawiony litości, jakiegokolwiek współczucia dla swoich wrogów. Był przerażająco właśnie krwawy, bezlitosny. Torturował swoich przeciwników, pastwił się nad nimi, nad ich zwłokami, bawił się tymi zwłokami poległych w walce z nim wrogów, a i przede wszystkim jego tyraństwo dochodziło do takich kuriozów, że Smaug pożerał swoich wrogów. On nie bez powodu był nazywany egzekutorem Smaugiem. Egzekutor dlatego, że przeprowadzał istne egzekucje nad swoimi przeciwnikami. On ich po prostu zżerał. No i ludziska, na skutek działania tej metodyki działania samego Smauga, Lord Gwyn doszedł do wniosku, że no okej, no w ramach docenienia zasług, to on Smauga rzecz jasna będzie doceniał, on dalej będzie walczył za Lorda Gwyna, będzie znajdował się w siedzibie bogów, w tym potężnym mieście Anor Londo i Smaug nie zostanie rzecz jasna... O ty, no mało mnie nie zrzuciłeś, uważaj, ty uważaj, powiedziałem ci, w ogóle nie słuchasz. I ogólnie Smaug walczył za Gwyna, nie wypierano się Smauga, no Smaug istniał i też pewne przywileje miał, ale nie znajdował się, nie był członkiem tej przybocznej straży, elitarnej przybocznej straży czterech, ze względu właśnie na swoje zachowanie i na to, że Lord Gwyn nie chciał, żeby ludzie kojarzyli go z takim bestialstwem, z takim pastwieniem się, z takim tyranistycznym podejściem jak pożeranie własnych wrogów. I to właśnie dlatego Smaug miał taką zbroję i wyglądał tak, a nie inaczej, bo pożerał swoich wrogów, dlatego tył i dlatego był tak gruby i spasiony, i ta zbroja również była taka wielka i przysadzista. Samo wejście do tych ruin Nowego Londu, zobaczcie, jak to wygląda. Trupy aż po horyzont, takie nadgniłe, zmurszałe, podtopione trupy, miejsce masowej zbroi, takiej typowej masakry. Nieprawdopodobna jest ta gra. Ja tak potwornie mocno kocham Dark Soulsa właśnie za ten mrok. Wow. To jest takie dekadenckie, takie złe, makabryczne.
Super, ekstra, naprawdę ekstra sprawa. Dobra. Gram już 40 minut, będzie tego dobrego, myślę, ludziska. Tak więc tutaj się z wami pożegnam. Skorzystamy sobie z kości wiodącej do domu, żeby się elegancko pożegnać w kaplicy Firelink Shrine. Aha, no to... Uno, momento, por favor. Że tak powiem. Kaj te kości. Nakupiłem ich sporo, więc nie muszę oszczędzać. Ty, no gdzie one są? Halo. Minąłem. Dobra. No, czyli wychodzi na to, że faktycznie, autentycznie całe ruiny Nowego Londu mam za sobą. Kolejna lokacja, kolejna dusza. No i wyszło nawet całkiem nieźle. Jestem z siebie w każdym razie zadowolony. Na razie z mojej strony to tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się na kolejnych podobnych i innych materiałach w przyszłości na moim kanale. Hej ludziska, cześć!